Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o symbolice i znaczeniu Siódemki Mieczy w Thalysoth. Jak zwykle zacznę od opisu karty, który pomoże nam zagłębić się w symbolikę wszystkich elementów, które tutaj widzimy. Znaczenie karty w czytaniach podam na końcu filmu, i dokładny czas, w którym zaczynam o tym mówić, jest teraz pokazany na dole ekranu, więc możesz tam przeskoczyć, jeżeli chcesz. Kiedy patrzymy na tą kartę widzimy główny miecz skierowany w górę i sześć mniejszych mieczy skierowanych pod kątem w dół, starających się jakby zatrzymać albo może walczących z głównym mieczem. Rękojeści mieczy są tu znowu bardzo interesujące. Widzimy tutaj symbole, które na pewno niektórzy z was już rozpoznają. Kolory karty są dosyć blade i chłodne. Mamy tutaj też chaotyczne kształty geometryczne w tle karty, i one zdają się być rozmieszczone tutaj zupełnie przypadkowo. Mamy tu uczucie chłodu, a nawet zimna. Nie widać tu życia, nie ma żadnej iskry, wszystko jest tak jakby wyprane. I za chwilkę zaczniemy rozszyfrowywać te wszystkie elementy, ale najpierw posłuchajmy cytatu z księgi Tota, z którego dowiemy się, jak Crowley opisuje tę kartę. Symbol pokazuje sześć mieczy z rękojeściami w formacji półksiężyca. Ich czubki spotykają się poniżej centrum karty, kolidując z ostrzem dużo większego miecza skierowanego w górę, jak gdyby była tu rywalizacja pomiędzy wieloma słabymi, a jednym silnym. Stara się on na próżno. Zaczniemy więc od omówienia symboliki tych mieczy. Ale zanim się w to zagłębimy, chciałam Wam tylko przypomnieć, że możecie pomóc mi tworzyć więcej filmów takich jak ten poprzez wsparcie finansowe mojego kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje tylko 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Możecie też oczywiście wysłać mi jednorazowe wsparcie poprzez PayPal lub przelewem na konto bankowe. Wszystkie linki są w opisie filmu na dole. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc. Zapewnia ona przyszłość tego kanału. Ok, wracamy teraz do siedemki mieczy. Przyjrzyjmy się teraz bliżej rękojeści, największego z tych mieczy. Ma bardzo interesujący jelec i z tego szczegółu możemy wywnioskować, że ten miecz to Kacpalger, typ krótkiego miecza używanego w XVI i XVII wieku jako broń boczna pikinierów i łuczników. Miecz ten był całkiem efektywny w walce z bliska i jest znany z tego, że używali go landsknechci, germańscy najemnicy z okresu nowożytnego. Z tego wszystkiego możemy wywnioskować, że nie jest to w pewnym sensie broń główna, to drugorzędna broń, która używana była w walce z bliska dopiero kiedy przeciwnik podszedł do nas zbyt blisko, by użyć naszej głównej broni, czyli łuku bądź piki. I to pokazuje nam, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest dosyć chaotyczna, jak na polu bitwy, gdzie nie widzimy dokładnie, co się dzieje, nasza perspektywa jest tutaj ograniczona. Crowley mówi nam, że jedna większa siła jest tu atakowana przez grupę mniejszych, więc możemy sobie wyobrazić, jak chaotyczna jest taka sytuacja, gdzie musimy walczyć z sześcioma przeciwnikami naraz. Jest to bardzo trudne, nawet jeżeli każdy z nich jest o wiele słabszy od nas. Interesujące jest tu też to, że główny miecz należy do najemnika, czyli nie jest to już Miecz Maga, tak jak w Asie albo w Trójce Mieczy. Tym razem my jesteśmy najemnikiem, więc walka, w której bierzemy udział, nie jest nawet naszą walką i nie jesteśmy tu dla osiągnięcia swoich własnych celów. Pomimo tego, że ryzykujemy nasze życie. Mniejsze miecze nie mają tu jelców, albo ich jelce są bardzo małe. I to mówi nam, że są to starsze typy mieczy. Prawdopodobnie są to miecze celtyckie, nordyckie albo wczesnogermańskie. Można powiedzieć, że ogólna zasada, jeżeli chodzi o miecze europejskie, to im szerszy i bardziej ozdobny jelec, tym miecz jest bardziej współczesny. Widzimy więc w tej karcie, że siły, które nas atakują, są starsze i bardziej prymitywne od naszej. Są to siły bardziej starodawne, więc mogą to być siły, z którymi zawsze się mierzyliśmy, ogólnie jako ludzkość. Główny miecz ma glif słońca na rękojeści, miecze mniejsze mają glify pozostałych planet. Jeżeli zaczniemy po prawej stronie karty, pierwszy z glifów należy do Księżyca. Widzimy tu dwa połączone ze sobą okręgi. Dalej mamy Wenus, Marsa, a po drugiej stronie ostrza głównego miecza jest tutaj Jowisz, Merkury i Saturn z takim uproszczonym glifem, który ma tutaj postać Sierpa po prostu. To ustawienie wpływów planetarnych pokazuje nam równowagę sił, które są przeciwko nam. Obydwie strony mają tą samą siłę i obydwie reprezentują dwa żywioły o tej samej biegunowości. Księżyc, Wenus i Mars są związane z żywiołami wody i ziemi. Saturn, Merkury i Jowisz są związane z żywiołami ognia i powietrza. Woda i ziemia mają biegunowość negatywną, więc możemy powiedzieć, że to żywioły magnetyczne lub kobiece. Ogień i powietrze mają biegunowość pozytywną, czyli są aktywne lub inaczej męskie. I prawdopodobnie myślicie sobie teraz, że to bardzo mylące, ponieważ wiemy już, że Mars jest ognistą planetą, więc dlaczego teraz jest po przeciwnej stronie? jest tak, ponieważ teraz bierzemy pod uwagę astrologiczny system władców potrójności pochodzący od Doroteusa. Znaki zodiaku są podzielone na potrójności, czyli grupy składające się z trzech elementów. I są cztery takie grupy, po jednej dla każdego żywiołu. Każda z grup posiada planetę, która rządzi nią za dnia, kolejną, która rządzi w nocy. Jest też trzecia planeta, która jest władcą wspomagającym. I nie chcę tu wchodzić w zbyt wiele szczegółów, musimy tu jedynie wiedzieć, że to jest właśnie powód dla takiego podziału planet w tej karcie. Po lewej stronie mamy tu więc władców wody i ziemi, po prawej stronie są władcy ognia i powietrza. I staje się to trochę skomplikowane, jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, ponieważ Merkury jest tylko nocnym władcą powietrza, nie ma nic wspólnego z ogniem, natomiast nasz główny miecz związany jest ze Słońcem, które jest dziennym władcą ognia, więc jego miejsce też byłoby po prawej stronie, jeżeli chcielibyśmy podzielić wszystko do końca dokładnie. Liczy się tu jednak najbardziej znaczenie symboliczne, więc wiemy, że siły działające przeciwko nam mają taką samą moc po obydwu stronach, a my jesteśmy w samym środku tego wszystkiego i trudno nam się z tego uwolnić. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o rękojeści mieczy. Niektórzy mówią, że wyglądają one jak figurki szachowe, co potwierdzałoby nam, że symbolicznie znajdujemy się na polu bitwy. Kiedy staramy się rozszyfrować, która figura przypisana jest do której planety, zaczyna się to robić trochę trudne, ale możliwe, że nie jest to aż tak ważne. Jest to po prostu kolejna warstwa symboliki, która tylko potwierdza to, co już wiemy. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie: jak można przypisać sześć figur szachowych do siedmiu planet? Jedna figura będzie musiała być podwojona w tym systemie. Ja na przykład widzę to tak: główny miecz należy do króla, ponieważ król jest w pewnym sensie symbolem gracza w szachach. Więc skoro Słońce to król, to Merkury musi być hetmanem, ponieważ ma on dużą swobodę i szybkość poruszania i zawsze jest najbliżej Słońca. Mars jest skoczkiem, ponieważ to rycerz, a planeta związana jest z żołnierzami. Księżyc to pion, najbliższa nam planeta i przez to w pewnym sensie najniższa w hierarchii. To pozostawia nam gońca i wieżę. Wieża to Saturn, wielka siła, która jest ograniczona w pewien sposób w poruszaniu, ale jest to też siła, której nie da się powstrzymać. Wenus zostaje więc gońcem, co ma sens, biorąc pod uwagę to, że porusza się ona dosyć swobodnie i jest często bliżej króla. To wszystko pozostawia nam jednak Jowisza. Jeżeli spojrzymy, jak ułożony jest na tej rękojeści miecza jego glif, przypomina nam to głowę konia. Może więc Jowisz byłby tu drugim skoczkiem, szczególnie że ten miecz ustawiony jest symetrycznie do miecza Marsa. Ale nie jestem do końca pewna, czy moje wnioski są tutaj słuszne, więc dajcie mi znać, jak Wy to widzicie. Crowley mówi nam w cytacie że miecze spotykają się poniżej centrum karty. Więc sytuacja nie jest tu aż tak zła jak wcześniej, w trójce lub piątce, gdzie miecze niszczyły samo nasze centrum, nasze rdzeń. Tutaj wygląda to bardziej jakby chciały powstrzymać nasze działanie, ale niekoniecznie zniszczyć nas kompletnie. To, że nasz miecz przypisany jest do energii Słońca, mówi nam o tym, że to nasza wola i ambicja jest tu ograniczana. Słońce łączy się z tym, jak pokazujemy się w świecie. To nasze ego i to, co chcemy osiągnąć, to, jak chcemy być postrzegani przez innych. Posłuchajmy teraz kolejnego cytatu, który poprowadzi nas do rozmowy o drzewie życia i kole dekanatów. Necach we Dworze Mieczy nie reprezentuje aż takiej katastrofy jak w innych dworach. Ponieważ necach. Sefira Venus oznacza zwycięstwo. Jest tu więc wpływ modyfikujący, jest to też zaakcentowane poprzez niebiańskie władanie księżyca w wodniku. Ruina intelektualna tej karty nie jest aż tak gwałtowna jak w piątce. Jest tu niezdecydowanie, pragnienie kompromisu, pewna tolerancja. Ale w niektórych przypadkach rezultat może być jeszcze bardziej zgubny. To oczywiście zależy od sukcesu dyplomacji. Jest on zawsze wątpliwy, jeżeli istnieją gwałtowne siły nieznające kompromisu, dla których jest on łatwym łupem. Ta karta, tak samo jak czwórka, sugeruje politykę ugłaskania. Mamy tu porównanie do czwórki, co oznacza, że może zbyt dużym kosztem staramy się utrzymać pokój, naginamy się do czyjejś woli, ponieważ nie chcemy sprawiać problemów. Wenus, związana z sefirą necach, ma energię żywiołów powietrza i wody, więc czuje się dobrze w powietrznym dworze mieczy. Do jej wpływu dodajemy tu powietrzną energię wodnika i ziemisto-wodną energię księżyca. Pomimo tego drobnego wpływu żywiołu Ziemi, energia Księżyca jest bardzo zmienna i naładowana emocjami, więc nie da nam ona tu uziemienia. Jesteśmy teraz w ostatnim dekanacie Wodnika rządzonym przez Księżyc. Przedział czasowy związany z tym dekanatem jest między 9 a 18 lutego. Wodnik jest pomysłowy, ma dużą wyobraźnię i zawsze skupia się na porównywaniu rzeczywistości dookoła siebie do ideału rzeczywistości w swojej głowie. Wpływ księżyca stwarza nam tu trochę problemów, ponieważ nie daje wodnikowi zdecydować się na nic konkretnego. Może wyglądać to tak, że zawsze gonimy za czymś innym. Nie wiemy kiedy przestać szukać, bo nie wiemy tak naprawdę, czego szukamy, nie wiemy za czym gonimy. Emocjonalność księżyca przesłania nam intelektualizm wodnika i sprawia, że planowanie i podjęcie działania jest niemożliwe. Próbujemy coś tutaj zrobić, ale nie wystarcza nam energii na dokończenie tego, co zaczęliśmy. Teraz opowiem Wam o znaczeniu tej karty w czytaniach. Polska nazwa tej karty to daremność. Mamy tu częściowy sukces, ale tracimy zainteresowanie lub zaprzestajemy działania, kiedy zwycięstwo jest już w zasięgu ręki. Nie podążamy za swoimi pragnieniami, jest tutaj dużo zwątpienia w siebie, nasze myśli w połączeniu z naszymi emocjami działają przeciwko nam. Jeżeli ta karta opisuje osobę, będzie to ktoś, kto nie może osiągnąć tego, czego chce. Ta osoba wątpi w siebie i ma poczucie, że nie należy jej się sukces. Przez to właśnie nie można jej zaufać. Ta osoba nie jest rzetelna, pomimo tego, że ma dobre intencje. Po prostu nie ma siły charakteru. Za wszelką cenę będzie unikać konfrontacji. W czytaniach związanych z pracą, ta karta może oznaczać, że nie robimy aktualnie tego, co daje nam spełnienie, ale jednocześnie możliwe, że sami nie wiemy, co moglibyśmy robić innego. Czyli nie dostajemy tu tego, czego chcemy, czujemy się niedoceniani, możemy nawet twierdzić, że mamy pecha. Wszystko jednak zależy tutaj od nas. My musimy wziąć sprawy w swoje ręce i pójść za tym, czego chcemy w życiu. W kontekście związków, siódemka mieczy pokazuje, że ktoś idzie na kompromis, żeby utrzymać spokój w relacji, ale ta osoba nie myśli zupełnie o sobie i o swoich potrzebach. Czyli ignorujemy tu to, czego my chcemy dla siebie, żeby uniknąć konfliktu, co może doprowadzić nas do zdrady zaufania naszego partnera. Oczekujemy, że to ta druga osoba zauważy nasze potrzeby i zrobi coś, żebyśmy byli szczęśliwi, ale sami nie komunikujemy jasno swoich potrzeb. Może tak być, ponieważ nie zdajemy sobie sami sprawy z tego, jakie są nasze potrzeby i czego byśmy dokładnie chcieli w tym związku. W duchowości ta karta oznacza, że przepływ energii został przyblokowany, ale wina leży po naszej stronie. Nie zarządzamy odpowiednio swoją energią i przez to ją marnujemy. Ta karta pokazuje też, że inni ludzie mogą używać naszej energii do swoich celów, więc upewnij się, że masz wytyczone swoje granice i oczyszczasz się regularnie. Jeżeli siódemka mieczy pokazuje się w twoim czytaniu jako przeszkoda, zaprasza cię do spojrzenia na to, czego chcesz w życiu. Poszukaj czegoś, co sprawi, że z radością wstaniesz rano z łóżka i nie podążaj ślepo tą samą ścieżką, jeżeli czujesz, że nie ma tu dla Ciebie uczucia spełnienia. Znajdź coś, co Cię zainspiruje. Daj z siebie wszystko w danej sytuacji, ponieważ osiągniesz sukces tylko jeżeli włożysz w to maksimum wysiłku. Jako rada, ta karta mówi Ci, że warto zachować pokój i iść na kompromis. Sytuacja, w której się znajdujesz, nie jest warta wysiłku i rezultat nie będzie warta angażowania. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tu ze mną i proszę pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film, zostawić komentarz i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają moją pracę, jestem Wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. A jeżeli chcesz pomóc mi tworzyć jeszcze więcej świetnych filmów tłumaczących symbolikę SOTA, możesz postawić mi wirtualną kawę i ciastko poprzez przelew na konto PayPal albo zostając patronem kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje tylko 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Jeżeli porównamy to na przykład z ceną kursu tarota w internecie, to naprawdę jest to bardzo korzystna opcja. W każdym razie wszystkie linki są w opisie filmu i jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny film o ósemce mieczy. Dziękuję, do zobaczenia!